Gdzieś niedaleko, a może całkiem blisko, jest takie miejsce, gdzie pewna chemiczka o imieniu Kasia prowadzi różne ciekawe badania i eksperymenty. Na razie Kasia nie odniosła wybitnych sukcesów, choć czasem udało jej się wymyślić kilka wynalazków. Czasem przydatnych, a czasem bezużytecznych. Jednak to nie osłabiło jej zapału do eksperymentowania, choć czasem nie było jej łatwo. Najnowszym wynalazkiem, nad którym Kasia rozpoczęła pracę, jest preparat na porost kolorowych włosów. Próbowała już wszystkiego, ale niestety nic nie wychodziło. Dziś postanowiła podjąć kolejną, już chyba 138. próbę. Jednak coś poszło nie tak. Zobaczcie sami, co z tego wynikło. Dzisiaj musi się udać. Jestem już tak bliska sukcesu. Wreszcie świat dostanie coś, czego jeszcze nauka nie widziała. Płyn, po którym rosną na głowie kolorowe włosy. Jeżeli płyn utrzyma kolor niebieski, to wreszcie mi się uda. Już tu takie gorące się coś zaczyna robić. Co się z tym dzieje? Znowu mi nie wyszło. Jeszcze na dodatek jestem cała brudna. Co robię nie tak, że ciągle mi nie wychodzi? Przecież robię wszystko zgodnie z tymi instrukcjami, wzorami chemicznymi. Nie, ja się chyba zaraz załamię. Nie, może lepiej będzie, jak sobie odpuszczę już te wszystkie eksperymenty i zajmę się czymś pożyteczniejszym. Może jakimś sportem. O, kiedyś nawet całkiem dobrze biegałam. A może nie, może lepiej będzie, jak nauczę się latać na paralotni. Albo zostanę kosmonautą i będę prowadzić statek kosmiczny. Zresztą, obojętnie co nie wymyślę, to i tak będzie lepsze niż te głupie eksperymenty, w których i tak nie ma żadnego pożytku, tylko jest wieczny bałagan. Szkoda gadać. No i kto to teraz wszystko posprząta? Ja! Co za ja? No ja! Nie, tym razem poszło gorzej niż zwykle. Słyszę jakieś głosy w głowie. Nie, spokojnie, Kasiu. To był tylko wybuch i tylko piszczy ci w uszach. Ja! Nie. To nie głosy w głowie, ani nie piszczy mi w uszach. Co tutaj się stało? Kto do mnie mówi? Pokaż się! Słyszysz? O rany! Kim ty jesteś? Kim ja jestem? No tak, kim ty jesteś? No w sumie to ja nie wiem, kim ja jestem. Przecież to ty mnie stworzyłaś. Jak to? Ja ciebie stworzyłam? No tak. Pamiętam tylko tyle, że coś dobrze huchło, błysnęło, no i jestem tutaj. Ale ja chciałam stworzyć tylko płyn na porost włosów, a nie jakiegoś kudłatego potwora. Potwora? Ja sobie to wypraszam sobie. Najwyżej to jestem pięknym, kolorowym stworkiem, a nie żadnym potworem, prawda? Kto cię tam wie? Może tylko tak mówisz, a za chwilę mnie zjesz. Odkryłaś moją tajemnicę! Żartowałem. Jak mógłbym ciebie zjeść? Przecież to ty mnie stworzyłaś. Ty jesteś moją mamą. Jestem ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Chociaż naprawdę nie mam pojęcia, co to ze mną będzie. Oj, nie martw się, głowa do góry. Rzeczywiście stworzyłam cię, może przez przypadek, ale jednak. Zacznijmy od początku. Ja jestem Kasia. Jestem naukowcem i udało mi się wymyśleć... Ojej, jaka ty jesteś mądra. Też bym taki chciał być. O, nie przesadzaj, ale rzeczywiście, jak tak sobie pomyślę, to ty jesteś moim największym osiągnięciem, największym dziełem. No i pomyśleć, że stworzyłam takiego pięknego, niebieskiego futrzaka słodziaka.
niebieskiego futrzaka słodziaka? No tak, sam zobacz. Jestem potworem! No nie przesadzaj, jesteś uroczy. Skoro tak naprawdę uważasz, to muszę ci uwierzyć na słowo. Pokaż jeszcze raz to lusterko. No, w sumie no, to jestem całkiem przystojnym stworkiem. No i niebieski mi do twarzy. No widzisz, a nie mówiłam, że jesteś cudownym słodziakiem? No, tylko wiesz co, jest jeszcze jedna ważna sprawa. Ważna sprawa? Jaka ważna sprawa? Ty jesteś Kasia, tak? No tak, ja jestem Kasia. Skoro ty jesteś Kasia, w takim razie kim ja? Kim ja jestem? No rzeczywiście, nie masz imienia. Ale skoro cię stworzyłam, no to musimy coś z tym zrobić. No faktycznie. No i najlepiej od razu. Nie chcę, żebyś mówiła do mnie stworek, pozorek. Spokojnie. A jakbyś chciał mieć na imię? Masz jakieś propozycje? No nie wiem. Ale jak tak patrzę w lusterko, to może niebieski. Nie, nie. Niebieski to kolor, a nie imię. Myśl dalej. No dobra. A może żelik? 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 To może ja zacznę mówić zamiast Kasia do ciebie Glutek! To może pan Mądraliński? Kasia! Kasia! Przepraszam. Przepraszam cię bardzo. Po prostu mnie poniosło. Po prostu chcę mieć fajne imię. Wiesz co, no nic mi do głowy nie przychodzi. Może jak zajmę się jakąś robotą, to wymyślę jakieś fajne imię, wiesz? A co to robota? No wiesz, to takie prace różne. Ja akurat, jak ci już wspominałam, jestem naukowcem i robię różnego rodzaju doświadczenia, wiesz? Kasia, nie przeszkadzam ci w ogóle? Nie, 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 bo to takie na próbę tutaj. Powiedz mi, Kasia, skoro ja jestem niebieski, są jeszcze jakieś inne kolory? No tak, tu masz na przykład różowy, wiesz? A twój ulubiony kolor to jaki? No, mój ulubiony to fioletowy. A, ładnie. A, ojej! A, ojejku, ojejku! Ojejku, Kasia! Ratuj mnie, Kasia! Kasia, ratuj! Ratuj! Ratunku! No nie przesadzaj, to tylko mucha, no co ty? A, o, mam imię dla ciebie. No, no. Jaki? Mów szybko! Boi mucha. Boi mucha? No okej, dobra. Ja tylko żartowałam. Dobra, nie będę ci już dokuczała. Wiesz, każdy z nas ma jakieś strachy. Ja na przykład boję się pająków. Jak tylko sobie o tym pomyślę, to już robi mi się niedobrze. No i co, Kasia? No. Wymyśliłaś jakieś imię już dla mnie? Nie, jeszcze nie, wiesz, muszę tu w końcu posprzątać po tych wszystkich eksperymentach. Ciężka sprawa? No, wiesz, zawsze najgorsze jest sprzątanie, nie? Tak? No. Naprawdę? No. Ciężka sprawa?
Kasia! Nieźle mi się... No. Kasia! No, spokojnie, spokojnie. Co to było? Co to było, Kasia? Musisz być nieźle głodny, bo aż ci kiszki marsza grają. No właśnie, tu. No. Kasia, tu coś było. No. W brzuchu moim. No to te kiszki, które marsza grają. Wiesz co to znaczy, kiszki marsza grają? Nie, właśnie nie wiem, co to znaczy. To znaczy, że jak ktoś jest bardzo głodny i tak mu burczy w brzuchu jak tobie, to się mówi wtedy, kiszki marsza grają. Aha. Ale kurczę, co ja bym ci tu mogła dać do jedzenia? To jest, wiesz, laboratorium, a nie kuchnia i ja nie wiem, czy ja tu coś znajdę, wiesz? O, poczekaj. O, jest! Co tam masz? Mam tu nawet taką muffinkę. Wiesz? Chcesz spróbować? Co to muffinka? No, takie dobre ciasteczko. Chcesz? Dobra, no to spróbuj. O, spokojnie. No, dobre, co? Pyszne, jeszcze raz. Dobra. Kasia. No, spokojnie. No, widzisz, jakie to dobre? No, dobra. To pogryź sobie tam. Spokojnie, bo się udławisz. Nie wolno tak szybko jeść, powolutku. No wybacz mi, Kasia, bo ja nigdy nie jadłem sam. No. Także naprawdę przepraszam. No. Okej. Masz jeszcze jedną muffinkę? O, mam. Masz? Masz, Kasia, co masz? Masz jeszcze jedną muffinkę? Nie, mam imię dla ciebie. Aha. Jakie? Powiedz szybko. Mów, Kasia, szybko. Mów, jestem bardzo... Muffy. Aha. Muffy od muffinki. O, rzeczywiście. Muffinka jest pyszna. Nie masz może jeszcze jednej? Nie. Wydaje mi się, że ta jedna ci w zupełności wystarczy. Myślę, że muffinka to mój ulubiony przysmak. A co do imienia Muffy, to muszę ci, Kasia, powiedzieć, że mi się podoba. No, wymyśliłam. No, to już druga rzecz, która dzisiaj mi się udała. Po pierwsze, cię stworzyłam. Przypadkowo, ale jednak. Po drugie, wymyśliłam ci imię. Och, dużo odniosłam dziś sukcesów. No, masz rację. Wiesz co, Kasiu? Bardzo się cieszę, że mnie stworzyłaś. Tak? No i muffinki są bardzo pyszne. Ale po tym wszystkim... czuję się jakiś taki zmęczony, wiesz? Wierzę ci. Dzisiaj się tyle wydarzyło, że ja też już jestem troszkę zmęczona. No ale zaraz. Co my mamy teraz z tobą zrobić? Gdzie ty będziesz mieszkał? No właśnie. Chętnie bym się gdzieś położył. Może na stole? Właśnie, gdzie ty będziesz mieszkał? Tyle się dzisiaj wydarzyło, że nie miałam czasu się nawet nad tym zastanowić. Ten czas tak szybko leci. No ale musimy sobie jakoś z tym poradzić, wiesz? No musimy. To może zamieszkam w twoim laboratorium. Co ty na to? Może zostanę twoim pomocnikiem? Pomocnikiem? Pomocnik. No, wiesz, zawsze każda para rąk dodatkowa przyda się do pracy. To nie jest głupi pomysł. Wiesz, i takie przysłowie jest, co dwie głowy, to nie jedna. Zgadzam się z tobą całkowicie, Kasiu. No to co, znajdziesz dla mnie jakiś kącik? Dobrze, znajdę, mój pomocniku. Hurra, super. Będę najlepszym pomocnikiem. No nie wątpię. Poczekaj, teraz coś ci znajdę do tego spania, wiesz? Poczekaj. Pomóc ci, Kasia? Nie trzeba, wiesz, muszę w tych tutaj wszystkich szpargałach coś poszukać. Mogę ci pomóc, jak chcesz. Nie, poczekaj. O. Co tam masz, co tam? O, to będzie doskonałe. Pudło do spania. Co to jest, Kasia? Muszę znaleźć jeszcze jakiś kocyk, żeby ładnie to przygotować. Co to kocyk? No czymś, czym wyścielimy to pudło, żeby ci było wygodnie.
Ale ty o mnie dbasz, Kasia, fajnie. No chodź, chodź, położymy się spać. Chodź, 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 chodź. O, wygodnie ci, wygodnie. No. Poczekaj, teraz przykryjemy cię kocykiem. Kasia, możesz mi obrócić na bok trochę? No już, już. Teraz tak, teraz lepiej. Okej, okej. No. I co, dobrze ci tam? No. Dobrze, dobrze. No, to już może sobie zaśnij, wiesz? No, super, Kasia, tylko wiesz, co ci powiem? No, co? Co jeszcze ci tam przeszkadza? Nie potrafię jakoś zasnąć. Co robią ludzie, gdy nie mogą zasnąć? Wiesz, jedni liczą barany, a dzieciom najczęściej się czyta bajkę na dobranoc. A, rozumiem. A bajki na dobranoc. A co to takiego? No, to jest taka opowieść z morałem, która czegoś zawsze uczy. I taka opowieść pomaga zasnąć? No, dokładnie, tak, tak. Z reguły pomaga. Dzieciaczki szybko zasypiają. No, no to opowiedz mi taką, jak to było, bajkę. Proszę, poczekaj. Kasiu. Dobrze, dobrze. No, chyba gdzieś powinna mieć. Poczekaj. Ej. O, mam. Ale teraz już bądź cichutko, zamknij oczka i słuchaj. Okej. Dawno, dawno temu. I tak oto zakończył się kolejny dzień w laboratorium Kasi. Dzień wyjątkowy, bo jej eksperyment w końcu zakończył się sukcesem, lecz nie do końca przewidzianym. Kasia zyskała nowego pomocnika o imieniu Mufi, który zamieszkał w jej laboratorium. Jednak to dopiero początek przygód, które ich czekają. Co jeszcze wymyślą? Tego wszystkiego dowiecie się z kolejnego odcinka.